pierwsza trafiłem. Miłość. Pierwsza miłość to jest miłość nowochucka. Ja miałem 18 lat, Monika miała 16, no i zobaczyłem taką dziewczynę na korytarzu 16 liceum w Nowej Hucie. Miała takie, taką, ta, była taką afrowłoszką, włosy takie pokręcone. Mokrej włoszki. Tak, mokra włoszka tak, to się nazywało. Blondynka, bardzo filigranowa, fantastyczny uśmiech. I pamiętam, że byłem tak nieśmiały i tak wstydliwy, że bałem się podejść sam do niej. No chciałem się umówić z nią na randkę. Słuchaj, ale kilka lat później jako reporter RMF-u to branie spokojne. No tak, ale powiem ci tak. Zdobyć kobietę swojego życia, poznać kobietę swojego życia, zanim masz znaną gębę, to najważniejsza, najbardziej fantastyczna sprawa. Dlatego, że ona poznała mnie, kiedy byłem osobą, która była młodym chłopakiem. I wracając do tego momentu poznania, byłem tak nieśmiały, że poprosiłem mojego kolegę, który chodził z nią z kolei do klasy młodszego, słuchaj, umów mnie z Moniką. No i okazało się, że ona też gdzieś tam mnie zobaczyła i powiedziała, dobra, umawiamy się. No i tak się to zaczęło. Jesteśmy ze sobą od 85 roku.